Dzień dobry Państwu. Tutaj się niestety samo zawaliło. Bardzo chciałem ja to zrobić, no ale już dobra, przeżyję. Dzisiaj była wykonywana misja poboczna. Mianowicie znowu się coś pojawiło za darmo i tak jak już wspominałem, jak jest to trzeba brać. Także mamy trochę siatki, dużo słupków, takich krótszych, ale to tam będą na coś i niewidoczną tutaj bramę z zawiasami. Także zrzucamy to, bo już się robi ciemno i to będzie tyle na dzisiaj. Pewnie słabo to widać, ale to jest bardzo porządna brama. Zawiasy na grubym stworzeniu, nie tak jak te moje. Same zawiasy to pewnie w budowlanym stówę kosztują. Jest z ład zrobiona, a nie z kontrłat jak ta moja cieniutka. I pewnie myślicie, że nie potrzebna mi druga brama, ale właśnie była mi potrzebna, bo chcę ją dać tam z tyłu, w tej okolicy, gdzie ostatnio kroiłem to powalone drzewo na drogę. No bo przez zadupie droga będzie no przecinać całą działkę, będzie od bramy do bramy, będą dwa wjazdy. Także tą bramę na drugi wjazd już mam załatwioną. Nie była mi ona potrzebna teraz, no ale kiedyś tam była. No i myślę, że za tam 2,5 godziny mojego czasu taka brama i tyle słupków. Czekajcie, podejdę, poświecę. Nic nie widać, to jutro pokażę. No ale generalnie odpadków to było tyle. A reszta to porządne drewno i bardzo ładna brama, także jestem zadowolony. Cieszę się, że są tacy ludzie, którym się nie chce. Dzięki temu ja mogę sobie pozyskać takie rzeczy. Połowę tego ogrodzenia powalił i myślę, że od początku chciał je wystawić na Oliksie, ale po tej połowie naszła go myśl, że jak już ma to oddać za darmo, to lepiej, żeby zmęczył się ktoś inny niż on. No i mi pasuje taki układ. Ja nie będę już musiał ćwiczyć wieczorem, a on nie musiał się męczyć. Ma posprzątaną działkę i wszyscy są zadowoleni. Także ja to zrzucam, zawijam się i zobaczymy, co przyniesie jutro. Dzień drugi. W sumie no, dzień drugi różnych misji, o, bo to nie jest kontynuacja ze wczoraj. Wczoraj była misja rozpoczęta i zakończona. Dzisiaj jest inna misja. Znowu gruz. Troszkę pada. Żeby doprecyzować, to leje jak skurwesyn. Także nie wiem, czy będę coś nagrywał. Chciałem tylko powiedzieć, że... Co chciałem powiedzieć? Aha. Założyliśmy sobie jakiś czas temu bike coffee, no, ale tak chyba nigdy o tym nie wspominaliśmy i też nie sprawdzaliśmy tego, bo nigdy żadnej kawy nie dostaliśmy. Ale wczoraj tak jakoś coś mnie tknęło i sprawdziłem i okazało się, że 10 grudnia dostaliśmy pierwszą kawę od, uwaga, przekręcam imię, bo zapomniałem, od Sabiny? Sabiny chyba. Także dziękujemy bardzo. I jak teraz się rzucicie na to wszystko, żeby otrzymywać podziękowania, to za późno, bo już pierwsi nie będziecie i pewnie będę zapominał i w ogóle. No ale tak, dziękujemy, fajne uczucie być docenionym, mimo to, że wypuszczamy tutaj straszne gówno. No to fajnie, fajnie. Dobra, idę moknąć. Może potem zobaczę, co zrobiłem. Zobaczę, pokażę, co zrobiłem. O, taką bramę sobie wczoraj przywiozłem. Wczoraj pewnie nie było widać. No, zajebista jest.
Myślę, że spokojnie było to wszystko warte tych 2,5 godziny mojej pracy. Także zadowolony jestem. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, pytałem się w ostatnim filmie, czy nagrywać cały czas ten podjazd i dużo osób powiedziało, że tak. Także no dobra, chcieliście, to macie, to będziecie oglądać wszystko. Niech wam będzie. Teraz przejdziemy pod tym połamanym drzewem. Kurde, ale pada. Dobra, kończę na razie. Dzień dobry, dzień kolejny. Wczoraj lało, dzisiaj wieje. Ma też wiać podobno w piątek. To mam nadzieję, że będzie wiało na tyle mocno, że w końcu powali to drzewo i przestanie mnie tu straszyć. Dzisiaj zaczynamy znowu od Mieści Pobocznej. Mianowicie muszę trochę podziałać tutaj to trawsko, bo kamerka nagrywa tylko trawsko i trochę nie ma to sensu. Potem spróbuję zrobić jeszcze jedną rzecz. Potem rozrzucę gruz i zawijam się. Dzisiaj szybka akcja. Wczoraj już nie nagrywałem, no bo możecie się domyśleć, jak wyglądało. Trochę więcej gruzu niż wcześniej. To była jedyna zmiana wczoraj, a już byłem taki mokry, już było tak ciemno, że nie było sensu. Dobra, pokoszę tutaj trochę to, żeby się tak nie bujało przed obiektywem i idziemy dalej. Niestety Geoportal nie chce dziś współpracować, albo mam za słaby GPS w telefonie, ale punkty mi pokazuje z dokładnością do 5 metrów, czyli trochę za mało. Chciałem sobie zobaczyć, gdzie by tą drugą bramę wtyknąć. Nie wiecie, jak się wyznacza granice zrębu tymi białymi kreskami? To znaczy, że te drzewa z białą kreską zostają, czy to są ostatnie, które tną? Bo chcą mi wyciąć słupek ogrodzeniowy chyba. Zresztą to się tutaj zgadzam. To jest ich, te też. Ale na przykład tutaj to już ich trochę poniosło. To jest jakieś 3-4 metry od granicy działki. Kurde. Muszę chyba pokonać swoją niechęć do rozmów telefonicznych i tam zadzwonić. Zapytać ich w ogóle, kiedy oni... Tutaj jest słupek graniczny. Także no... Kiedy oni chcą tą działkę wykosić do końca, bo... Została im tutaj jedna brzoza i ten rząd świerków tam właśnie, gdzie mam ogrodzenie robić. To jest też jeden z powodów, dla których się trochę wstrzymuję z tym ogrodzeniem, bo chyba bym im trochę utrudnił pracę, jakbym je postawił. To jest jedna sprawa. A druga jest taka, że któryś z tych świerków mógłby polecieć nie w tą stronę, co trzeba. I by mi to moje piękne ogrodzenie położyły. To bardzo niedobrze. Dobra, jak tutaj nic nie zrobię. No chciałem to sobie wyznaczyć, bo chciałem może jakoś na dniach tą bramę już tu wtyknąć. Właśnie mówiłem Martynie o tym, że zajebiście by było nie mieć ogrodzenia, ale za to mieć 2 bramy. Świetna sprawa. Ale już by sobie wisiała. Nie potykałbym się o nią i lepiej bym spał w nocy. Dobra,
Nie ma co łazić bez sensu. Wokół kamerki tam wykosiłem. Już mi się tam nie chce drugi raz iść. Idę rozrzucać ten gruz i trochę sobie po nim pojeżdżę, żeby go ubić. I będę się zawijał. Pizga dzisiaj niesamowicie. Akurat jak skończyłem, to zaczęło padać. Także dzisiaj nic więcej nie będzie. Chyba nie widać, jak mocno pada. No ale no starczy na dzisiaj. Mało zrobiłem, ale wysypałem cały. Tak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że jeszcze z 2-3 tony i trzeba będzie zacząć wyskakiwać z hajsu na piasek i żwir potem. Niestety. Także ja sobie jeszcze po tym przejadę parę razy, żeby się ubiło i zawijam walczyć o życie w jakimś sklepie spożywczym. Dziękuję za uwagę i do widzenia.